7 lutego wspominamy świętego Teodora, żołnierza i męczennika. Teodor był legionistą w armii cesarza Maksymina, który rozpoczął rządy w roku 305. Teodor przebywał wówczas ze swoim garnizonem wojskowym w Amazei w Poncie. Trwało ostatnie, najdłuższe i najkrwawsze prześladowanie chrześcijan. Wśród dekretów ukazał się także i taki, który nakazywał żołnierzom rzymskim wyznawanie jedynie tradycyjnej, narodowej religii, kultu bóstw rzymskich. Każdy żołnierz miał potwierdzić swą wiarę przez złożenie na ołtarzach pogańskich bóstw ofiary z kadzidła. Teodor, jako chrześcijanin, stanowczo odmówił. Trybun rzymski dał mu czas do namysłu. Teodor wykorzystał tę okazję i dla podkreślenia, że potępia bałwochwalstwo, podpalił słynną świątynię Matki Bogów Cybeli w Amazei. Został za to natychmiast aresztowany i jako świętokradca poddany najbardziej wyszukanym mękom. Dręczono go głodem, rozciągano na koźle, wreszcie spalono go żywcem w roku 306. Na miejscu męczeństwa Teodora w latach 491-518 cesarz Anastazy wystawił wspaniałą bazylikę, która rychło stała się celem licznych pielgrzymek z Małej Azji. Równie piękną świątynię wystawiono mu w Konstantynopolu, potem także w Licji, Izarii, Galacji, Lidii, Edeście, Nisibis, Damaszku, Aleksandrii i na Krecie. Jego kult znany był także na zachodzie, w Rzymie, w Palermo, w Messynie i Vercelli. Ku jego czci wygłaszali mowę pochwalne święty Grzegorz z Nyssy i Chryzyp z Jerozolimy. Osobę Teodora otoczyły także piękne legendy. Obecnie relikwie świętego Teodora znajdują się w katedrze w Brindisi, we włoskiej Apulii. Przeniesiono je tam z Amazei w VIII wieku w czasie prześladowań w cesarstwie wschodniorzymskim. Cząstka relikwii znajduje się w Polsce. 9 listopada 1663 roku została uroczyście wprowadzona do kościoła pod wezwaniem świętego Teodora Męczennika w Kociszewie w archidiecezji łódzkiej. W ikonografii męczennik przedstawiany jest jako mężczyzna w sile wieku, w zbroi rzymskiego legionisty. Ma jasno-kasztanowe włosy i krótką brodę. Ma krzyż i pikę lub pikę i tarczę. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Teodora, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, 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 Christ